Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze pierwsze czytanie zaprowadziło nas do raju. Kolejny raz byliśmy świadkami sceny kuszenia Ewy, grzechu Adama. Tego wszystkiego doświadczamy na sobie, w swoim życiu, w swoim wnętrzu, w swoich słowach, myślach, uczynkach każdego dnia. To wydarzenie ciągle się jakoś w dziejach ludzkości dokonuje. Codziennie jesteśmy kuszeni, więc warto się przyjrzeć temu mechanizmowi, który tam zastosował demon. Jezus kiedyś powiedział w jednej z Ewangelii, że jeśli chcemy okraść człowieka, który jest silny i mocny, no to nie możemy wejść do jego domu i zacząć wynosić mu meble, bo on się będzie bronił. Pierw trzeba go związać. Pierw mocarza trzeba związać. Człowiek jest silny. Człowiek dostał od Pana Boga rozum, wolę, duchowość i człowieka nie jest tak łatwo pokonać, żeby zabrać mu szczęście, to, co jest dla niego cenne i wartościowe. Pierw trzeba człowieka związać. Czym się człowieka związuje? Człowieka się związuje kłamstwem. Po co napadać na statek, porywać go w jakiś taki piracki sposób i odholowywać do jakiegoś portu? Lepiej zepsuć mu nawigację, żeby ten statek sam do tego portu pirackiego wpłynął. Otóż szatan wiąże nas kłamstwem, szatan psuje nam nawigację. Jak mówi Biblia, szatan jest ojcem kłamstwa. Co to znaczy? Kochani, no chyba nie skłamię i się nie pomylę, kiedy powiem, że każdy z nas kiedyś jakoś tam skłamał. A może nawet kłamał wiele razy. I my nieraz mieliśmy swoich mistrzów kłamania. Uczyliśmy się kłamania od innych. Czerpaliśmy jakieś wzory. Natomiast szatan nie czerpał żadnego wzoru, bo w raju nie było kłamstwa. Raj był prawdą. To Adam i Ewa w prawdzie miłości żyli ze swoim ojcem. I szatan wymyślił coś, czego nigdy przedtem nie było na ziemi. Dlatego mówi się, że on jest ojcem kłamstwa. Ale jeszcze jedna rzecz. Wszyscy jesteśmy dorośli i wiemy, na czym polega rola ojca w zrodzeniu dziecka, że mężczyzna daje nasienie, które w łonie kobiety staje się człowiekiem. To, co wychodzi z mężczyzny, nie jest człowiekiem. Dopiero w łonie kobiety staje się człowiekiem. Otóż szatan jest ojcem, to znaczy, że z niego wychodzi coś, co w człowieku staje się kłamstwem. To jeszcze często nie jest kłamstwem, kiedy wychodzi z szatana, ale w człowieku to się staje kłamstwem. No właśnie, przyjrzyjmy się tej sytuacji, o którą opisywało dzisiejsze pierwsze czytanie. Szatan powiedział do Ewy, czy to prawda, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa w raju? To jest pytanie, to nie jest kłamstwo. Ale jak to jest sprytnie sformułowane pytanie, to pytanie, choć nie jest kłamstwem, już skręca w kłamstwo. Tak zagania w kłamstwo. Mianowicie ono budzi emocje. Kłamstwo się łatwo może zrodzić w emocjach. Łatwiej emocje jest wzbudzić u kobiety, dlatego szatan zaczął od kobiety i trafił. Bo on sugeruje Ewie delikatnie coś takiego. Ewo, czy to prawda, że Bóg was tak okrutnie traktuje, że nie pozwala wam jeść owoców z żadnego drzewa w raju? Czy to prawda, Ewo, że jesteś taka biedna, poszkodowana, że cię tak nie kocha, nikt wykorzystuje, ogranicza, że tak bardzo cierpisz? Samo usłyszenie takiego pytania, chociaż powtarzam, które nie jest kłamstwem, sugeruje już wprowadza pewien niepokój. To tak jakby ktoś zapytał panią, czy to prawda, że pani mąż panią notorycznie zdradza? To pytanie nie jest kłamstwem, to jest po prostu tylko pytanie. Ale jaki ono niepokój wywoła w każdej kobiecie? Skąd to pytanie? Dlaczego to pytanie? Dlaczego mnie zdradza? Wcale nie zdradza, chociaż może rzeczywiście nie jest taki kochany, a może zdradził. No, zamieszania może być dużo. To tak jakby ktoś zapytał ciebie, czy rzeczywiście twoje życie jest milutkie i bezproblemowe? Jaka odpowiedź w emocjach nasuwa się nam na koniec języka. Moje życie milutkie i bezproblemowe, ależ skąd moje życie jest jednym wielkim pasmem kłopotów, trudów? I to już jest kłamstwo, bo chyba życie nikogo z nas nie jest jednym państwem, pasmem kłopotów i trudów. Może być ich sporo w pewnym okresie życia, nawet bardzo. Albo takie pytanie, gdyby ktoś ci postawił, czy rzeczywiście jesteś wzorowym katolikiem? Jaka odpowiedź ciśnie nam się na usta? Ja wzorowym? Nie, ja jestem beznadziejny. Ja bardzo często zawodzę i mój katolicyzm, moje chrześcijaństwo to jest naprawdę bardzo, bardzo marne. I jakżeż często ludzie nie z takiego kłamliwego pytania zrodzą kłamliwą odpowiedź
bo ich chrześcijaństwo, na pewno niedoskonałe, może być jednak całkiem porządne i rzetelne. I Ewa, tak jakbyśmy to powiedzieli, zakręcona przez tego diabła, kłamie, bo mówi, nie, to nie jest prawda, że nam nie wolno jeść z żadnego drzewa. Z drzew możemy jeść, tylko z tego jednego nie możemy jeść i tu jest kłamstwo. I nie wolno nam go nawet dotykać. Szatanowi chodzi tylko, żeby ten haczyk jego pokusy o coś się zaczepił. O coś malutkiego, jakąś zadrę, wyrwę. O coś, co nie jest do końca prawdziwe i uczciwe. Tak się rodzą wielkie dramaty, że ktoś coś malutkiego doda, co jest nieprawdziwe do prawdy i już rodzi się kłamstwo. Kochani, niekiedy diabłu chodzi, żebyśmy dodali do czegoś trzy literki. Ktoś może mówić, praca jest ważna. I to jest prawdziwe. Praca jest ważna. Tak naucza Kościół. Praca jest ważna. Ale szatan mówi, dodaj do tego trzy literki. Praca jest najważniejsza. I już mamy kłamstwo. Żona jest ważna, moja dziewczyna jest ważna, ale ktoś może dodać, ona jest najważniejsza. Ja jestem grzeszny. I to jest prawda w przypadku każdego z nas. Ale jeśli ktoś powie, jestem największym grzesznikiem na świecie, to chyba skłamie. Chodzi o te trzy literki. O co szatanowi chodzi? Jaki jest jego zasadniczy cel kuszenia? Żeby wbić klin pomiędzy człowieka a Pana Boga. Szatan chce tego najbardziej. Nie tego, żebyś zaczął pić, żebyś zaczął cudzołożyć. Jemu chodzi o oddalenie cię od Pana Boga i wejście w to miejsce, żebyś już nie słuchał Boga, żeby ci nie Bóg opowiadał o świecie i o tobie i o sobie, ale żeby ci szatan opowiadał o świecie, o tobie, jaki jesteś, o twoich bliźnich, o twoich przyjaciołach. Szatan chce, żeby Ewa jemu zaufała i to się staje. Ewa niejako już za plecami Pana Boga dyskutuje z szatanem i daje się zwieść tej wizji, że Bóg jest tym, który Ewę wykorzystuje, który Ewę czyni jakąś głupią, małą, śmieszną, bo widzisz, Ewo, Bóg cię nie kocha, nie dał ci tego jednego drzewa, nawet zabronił ci go dotykać i w ogóle cię wykorzystuje. Ilu ludzi słyszy to dzisiaj? Widzisz, nie możesz mieć dzieci. Mogłabyś sobie dziecko załatwić przez metodę in vitro, ale ten Kościół zabrania, ale ten Kościół się wtrąca, ale ten Kościół przeszkadza z jakiejś zazdrości, zawiści. Zobacz, inne kobiety mają piękne dzieci zrodzone z próbówki, a tobie nie wolno. Jakżeż łatwo już to chwycić, kupić i powiedzieć, rzeczywiście, że ten Kościół to mi tylko przeszkadza i odbiera to, co byłoby dla mnie najszczęśliwsze. Idźmy dalej w tekście biblijnym. Kiedy szatan to powiedział, wtedy Ewa zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest rozkoszą dla oczu. Popatrzcie, do tej pory tego nie widziała. Patrzyła na to drzewo, ale ono nie było dla niej rozkoszne. I nagle w tym momencie stało się rozkoszne. Skąd ta nagła zmiana? Dlaczego przedtem to drzewo nie fascynowało Ewy? Dlatego, że Bóg powiedział o tym drzewie, nie jedz z niego, bo niechybnie umrzesz. I Ewa wtedy ufała Bogu. I Ewa wtedy była zjednoczona z Panem Bogiem. I skoro Bóg tak powiedział, to ona taką opinię o tym drzewie przyjęła i to drzewo jej nie pociągało. Nieraz mamy jakiegoś serdecznego przyjaciela, czy może inny przykład. Matka, którą kocha bardzo syn, mówi, synku, nie rób tego czy tamtego, nie oglądaj takich filmów, nie pij alkoholu, bo to jest złe. I syn, który kocha matkę i ufa matce, przyjmie to spojrzenie matki na te filmy, na ten alkohol i one go nie będą pociągać. Mama mówiła, żeby w to nie wchodzić, więc wcale mnie to nie pociąga. Ale załóżmy, że on spotka jakiegoś pseudoprzyjaciela, który mu powie, twoja matka jest głupia, twoja matka jest wsteczna, twoja matka jest naiwna, twoja matka się nie zna. I jeśli zasieje ten niepokój, to ów syn spojrzy na te używki, spojrzy na te filmy i powie, o, skoro moja matka jest głupia i naiwna, to te filmy muszą być ciekawe. To kontakt z tymi używkami naprawdę może mi zagwarantować wspaniałe przeżycia. My zmieniamy patrzenie na świat, jeśli tracimy zaufanie do kogoś, kto nam o tym świecie opowiadał, kto nam ten świat jakoś wartościował, kto nam ten świat przedstawiał. I szatan właśnie chce koniecznie wbić klina między nas a Pana Boga. Wbić klina, czy żebyśmy sobie Pana Boga zmienili na takiego prywatnego, wymyślonego, takiego, który będzie nam zawsze błogosławił i który będzie spełniał nasze zachcianki. Dlatego ludzie mówią, jestem wierzący, ale nie praktykujący. Czyli jestem wierzący, ale nie przyjmujący wizji chrześcijaństwa
chrześcijańskiej wizji Boga. Ja sobie sam stworzę Pana Boga. Pana Boga, co mi pobłogosławi in vitro, antykoncepcje, narkotyki, kłamstwo, pornografię, leżenie całą niedzielę w łóżku. Mój Bóg mi to pobłogosławi. Stworzyłem sobie Boga, który nie sprawia mi żadnych kłopotów. I kiedy Ewa i Adam zjedli owoc, wtedy otworzyły się im oczy. Czy do tej pory chodzili z zamkniętymi oczami? Oczywiście, że nie. Otworzyły się im oczy, to znaczy otworzyły się im te oczy rozumu do analizowania rzeczywistości, jak to już kiedyś mówiłem, do stwarzania rzeczywistości. Bo, kochani, nasze oczy widzą to, co chce widzieć serce. Nasze oczy widzą to, co chce widzieć serce. I poznali, że są nadzy. Poznali, właśnie stworzyli swoją nagość, bo nadzy byli oczywiście i przedtem, ubrań nie mieli, tylko że ta nagość zaczęła im przeszkadzać. Nie spodobali się sami sobie. Mieli już o sobie pewne marzenia. Dlaczego ludzie oplatają się w przepaski? Nie chodzi mi o jakieś materialne przepaski. Przepaski wykształcenia, przepaski bogactwa, przepaski elokwencji, przepaski kariery. Bo się sami sobie nie podobają, bo w swoim umyśle stwarzają siebie innymi niż są. Podawałem kiedyś ten przykład bardzo drastyczny anoreksji. Dziewczyna, która waży 30 kg, 25 kg, patrzy w lustro i się sobie nie podoba, bo mówi, jestem gruba, otyła, muszę schudnąć. Całe otoczenie mówi, co ty mówisz, przecież ty jesteś skóra i kości. Nie, ja jestem gruba, ja się sobie nie podobam. Ona patrzy oczami i ona patrzy rozumem i ona tylko poznaje, natomiast nie patrzy na siebie sercem. Serce ma chore, serce ma ślepe, serce ma opuchnięte i jej serce, które nie widzi Boga, nie widzi prawdy, jest poddane zupełnie temu, co produkują oczy, co wymyśla umysł. Ono nawet to serce prowokuje umysł i oczy, żeby tak widziało, ponieważ serce jest zatrute, zatrute staje się poznanie, zatrute staje się spojrzenie. Ewa i Adam zaczynają na świat patrzeć nie sercem swojego ja, sercem, które ma możliwość skontaktowania się z Panem Bogiem, tylko zaczynają stwarzać świat, stwarzać samych siebie. I dlatego chowają się przed Panem Bogiem, bo Bóg zna prawdę. Dlatego wielu ludzi, którzy chce stwarzać świat i stwarzać siebie, boi się Kościoła, boi się Ewangelii, bo Kościół i Ewangelia znają prawdę, a oni przed tą prawdą chcą uciec. Nieraz, gdy czytam te pierwsze rozdziały Ewangelii, przepraszam, Księgi Rodzaju, zastanawiam się, czy Ewa miała szansę. Ale chyba nie, dlatego że zdobyła się na samodzielną rozmowę z demonem. Gdyby powiedziała do węża, choć pójdziemy do Boga i pogadamy razem, gdyby nawet poprosiła Adama, Adamie, włącz się do tej rozmowy, ale ona chciała sama. Uwierzyła w swoje siły. Nie wiedziała, że szatan jest o wiele bardziej genialnym od niej psychologiem i spryciarzem, że jego inteligencja przekracza bardzo inteligencję przeciętnego czy zwykłego człowieka. I dlatego się nie udało. Ale niewątpliwie nie można winy zwalać tylko na nią. To, co często podkreślamy, Adam stał tuż obok i przez całą rozmowę się wcale nie odezwał. Adam uciekł, Adam zdradził, Adam zostawił swoją ukochaną. Adam milczał i z tego wynikła ta tragedia. Dzisiaj wielu Adamów, wielu mężczyzn także milczy, umywa ręce, stoi, patrzy się, nie interweniuje w to, co się dzieje z żoną, to, co się dzieje z synem. Nie mają siły, nie chcą się wtrącać i z tego robi się ta tragedia. Jeszcze raz powtórzę, na początku każdego grzechu, alkoholizmu, kradzieży, seksu, wyuzdania, kłótni, nienawiści, braku modlitwy, opuszczania mszy świętych, na początku każdego grzechu jest kłamstwo. Pierw szatan chce nas zniewolić i zniewala kłamstwem. Nie chodzę do kościoła, bo nie mam czasu. Nie chodzę do kościoła, bo tam nic dla mnie nie ma. Zdradzam żonę, bo jest dla mnie niedobra, a koleżanka jest świetna. Wynoszę pieniądze z pracy, bo przecież mi się należą, a nikt mi ich nie daje. Kopiuję programy pirackie, bo i tak tym właścicielom programów nic się złego nie dzieje. Oni ode mnie nie zbiednieją, więc mogę sobie je przywłaszczać. I tak dalej, i tak dalej. Kochani, może na jakimś jednym przykładzie jeszcze spróbuję pokazać ten mechanizm rodzenia się kłamstwa. Oto spotykają się dwie przyjaciółki, nie widziały się od lat. Ach, witaj, cześć, co słychać? No dawno cię nie widziałam. Jak tam? Wyszłaś za mąż? Jak twój mąż?
Jedna mówi w tym momencie, a wiesz, mój mąż, nic ciekawego, piwko, piwko, telewizor i piwko. I ta druga jest zaskoczona, że jej koleżanka tak szczerze, krytycznie wypowiedziała się o swoim małżeństwie. To ją zaskoczyło in plus. To znaczy, że ona mi ufa. Jest taka bardzo prawdziwa. Wpuściła mnie w swój problem. Otworzyła się przede mną w takiej rzeczywistości, która jest dla niej trudna. Jestem tym mile zaskoczona. Muszę jej się czymś zrewanżować. Muszę odpowiedzieć jej tym samym. Muszę ją też wpuścić jakoś w swój świat, żeby nie wyjść na taką zamkniętą, tylko słuchającą. Skoro ona powiedziała o tym mężu, że on tylko piwko i piwko, to ja powiem, słuchaj, u mnie też są z tym problemy, mój mąż też nadużywa alkoholu. I kiedy wypowiada te słowa, zaraz w pewnym sensie w przenośni łapie się za usta i mówi, Boże, co ja powiedziałam, mój mąż wcale nie nadużywa alkoholu. No ale tak chciałam jakoś ładnie wypaść, też się otworzyć, też się z nią zjednoczyć w takiej solidarności. Tamta pyta, nadużywa alkoholu, czy jest alkoholikiem? Ona mówi, no Boże, jeśli teraz nie powiem, że nie jest alkoholikiem, no to jakoś głupio wyjdzie, no mówi, no może jest, może nie jest, no ale to już chyba czasami na to wygląda. I ta pani wracając tramwajem do domu mówi, co ja na tego męża nagadałam? Przecież on nie jest alkoholikiem, on nawet nie nadużywa alkoholu. No ale jakoś tak mi się wyrwało i musiałam już to potem pociągnąć konsekwentnie. I zaraz przychodzi myśl, ale zaraz. Jak to nie nadużywa alkoholu? A na Sylwestra, czy za dużo nie wypił? A na weselu naszym, to czy jego matka też mu nie zwracała uwagi, że za dużo pije? W zasadzie to dlaczego nie jest alkoholikiem? Przecież kiedyś na wczasach na grillu też mówili, że twój mąż za dużo wypił. Kochani, kochani bracia, kochane siostry, to jest taka sytuacja, jak się wbija gwoździa nieraz w deskę, w ścianę i się go wbija i w pewnym momencie gwóźdź się zegnie. Próbujemy wtedy kombinerkami go wyjąć, jakimiś obcążkami, ale nieraz tak się zegnie, tak już przy samym łebku się zegnie, już tak mocno został wbity, że nie możemy go wyciągnąć. Co wtedy można zrobić? Można spróbować dobić go do końca, tak go zabić młotkiem, żeby go rozklepać jakoś i w tą deskę wprasować. I mówimy, o, teraz już będę miał z nim święty spokój. Otóż nieraz, kiedy patrzymy na świat, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy rozmawiamy z Bogiem, nasze myślenie skręci tak w stronę kłamstwa. Tak się zegnie. Może jeszcze kłamstwem nie będzie, ale tak się zegnie w stronę kłamstwa. I trzeba by teraz ten gwóźdź wyprostować i wyciągnąć, wycofać się. Powiedzieć koledze, wiesz, troszeczkę nieprecyzyjnie powiedziałem. Powiedzieć znajomej, wiesz, może trochę przesadziłem z tym mężem, ale tak głupio. Nie da się to wyciągnąć. To jest bardzo ciężkie, żeby teraz się wycofać z pewnego kłamstwa. W awanturze z mężem powiemy właśnie nie ty często mnie obrażasz, tylko powiemy ty zawsze mnie obrażasz. Mąż powie żonie, ty jesteś, nie zawodzisz mnie, tylko jesteś beznadziejna, po prostu jesteś totalnie beznadziejna i totalnie głupia. I teraz on się orientuje, że przesadził, że przegiął. Trzeba by wziąć kombinerki i ten gwóźdź wyciągnąć. Ale nie. Można też go zabić, wklepać, wprasować w żonę do końca. Nienawidzę cię, nigdy cię nie kochałem. Po prostu tak ją zmiażdżyć, czy przejechać walcem tego kłamstwa, w które się samemu nie wierzy. A potem się już szuka argumentów. Idzie się do siebie do pokoju i się myśli, no jest beznadziejna, no nigdy jej nie kochałem. Tak jeszcze doklepać, jeszcze wbić. Kochani, taka żona, jak wróci z takiej rozmowy z mężem, o mężu alkoholiku, to nawet jak wejdzie, to jeszcze będzie tego gwoździa dobijać w rozmowie z mężem, bo wejdzie do domu i powie, coś tu piwem czuć. Znowu piłeś to piwsko, nawet proszę Państwa, w tej interpretacji słów polskich, w takiej słowotwórczej atmosferze, mówi się, piłeś to piwsko, znowu pewnie, żeś wypił litrzysko piwska. Umysł jest przesiąknięty tym kłamstwem i szuka, napawa się, smakuje to, sam się przekonuje do tego, żeby utwierdzić się w tych fałszywych słowach, które się pod adresem czyimś wypowiedziało. Proszę Państwa, warto sprawdzić, czy jakaś myśl, która chodzi mi po głowie, jest natarczywa, klękam do modlitwy i ciągle mi się przypomina, że ta moja teściowa to mnie nie lubi. Jestem w kościele i ciągle mi chodzi po głowie, że ci księża to mnie denerwują, że oni się nie znają. Taka jedna natarczywa myśl to może być właśnie to, co stało się
z Ewą w raju, to może być początek grzechu, to może być to kuszenie, to może być właśnie takie ziarenko rzucone, żebyśmy je kupili, żebyśmy je strawili, żebyśmy je rozgryźli, żeby w nas zrodziło się już jako dziecko, dziecko kłamstwa. I jeszcze może kilka słów o Ewangelii, kuszenie Pana Jezusa. Jak już to mówiłem przed rokiem, szatan nie kusi Jezusa do złego, ale do dobrego, bo gdyby Jezus zamienił kamienie w chleb i się najadł, to w pewnym wymiarze zrobiłby coś dobrego. Nic złego by nie zrobił. Mesjasz miał takie możliwości i miał takie prawo, żeby sobie kamienie zamienić w chleb. Był głodny, nasycenie głodnego człowieka jest czymś dobrym. Ale szatan się boi zawsze jednego słowa. Proszę Państwa, zadawajcie mu to pytanie, kiedy przyjdzie z pokusą. I co dalej? No dobrze, zamienię te kamienie w chleb. I co dalej? No dobrze, pójdę z koleżanką, mężatką, ja, żonaty człowiek, na kawę, bo ona prosiła o rozmowę. Porozmawiamy sobie serdecznie, szczerze. Żonie o tym nie powiem, bo po co opowiadać. I co dalej? To się tak skończy? Czy to się tak skończy? Szatan będzie miał zawsze dalszą ofertę. Będę kradł pieniądze, będę nadużywał alkoholu, będę jeździł samochodem po pijanemu. I co dalej? Tak się raz przejadę, już nigdy więcej nie będę miał takiej pokusy? Szatan się boi tego pytania. I co dalej? A on zawsze przychodzi wtedy, kiedy człowiek odczuje głód i, powtarzam, często kusi do jakiegoś uczynku, który jeszcze na początku nie wydaje się czymś złym. No, dzisiaj była ta propozycja, żeby zamienić kamienie w chleb. Proszę Państwa, ja znam ludzi, którzy mi mówili, proszę księdza, ja to mam talent niebywały do zamieniania wszystkiego, czego się dotknę, w pieniądze. Jeden pan mi mówił, kiedy byłem już w szkole podstawowej, przychodziłem do szkoły, miałem pełne kieszenie drobniaków. Proszę księdza, ja nie wiem, jakie to robię, mam talent do robienia pieniędzy. No i chciałbym się powiedzieć, Boże, drogi człowieku, to rób te pieniądze, dawaj biednym, dawaj na jakieś dobre cele, rób te pieniądze, bo to jest dobre. A co dalej? A co z takim człowiekiem, który naprawdę na początku będzie wykorzystywał swój talent do jakichś ekonomicznych spraw, ale co się z nim stanie dalej? Czy kobieta, która jest bardzo inteligentna i może skończyć studia, jedne, drugie, trzecie i fakultet i doktorat i wszyscy dookoła jej mówią, słuchaj, skoro to potrafisz robić, to zrób. Przecież to jest dobre. Studiowanie jest dobre. Pisanie pracy jest dobre. Tak tylko, czy to jest zgodne z wolą Pana Boga? Pamiętajcie, że my dostajemy od Boga pewne talenty, umiejętności i zdolności po to, żeby je Bogu ofiarować. Nie jeden człowiek miał jakiś talent sam w sobie dobry, ale gdyby go zaczął realizować, rozminąłby się ze swoim powołaniem. Dostajemy od Pana Boga niekiedy talenty po to, żeby je Mu ofiarować. Oczywiście to trzeba rozważyć ze spowiednikiem, z kierownikiem duchowym, z przyjaciółmi, ale którzy myślą po chrześcijańsku, bo ci myślący tylko po świecku powiedzą, stary, oczywiście realizuj ten talent, musisz go wypełnić, musisz go ofiarować światu, musisz świat obdarować swoimi zdolnościami, ale my chrześcijanie patrzymy na to nieco inaczej. Drodzy bracia i siostry, kończąc tę refleksję, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, Pismo Święte mówi, że Pan Jezus pościł przez 40 dni. Jak mówią komentarze, post u Żydów polegał na tym, że nie jedli nic w ciągu dnia, ale po zachodzie słońca lekko się posilali, tak żeby nie zagrozić swojemu zdrowiu. Czy Chrystus tak pościł? Zaraz do tego wrócę. Na pewno niewątpliwie Chrystus jeszcze pościł nie tylko od jedzenia tego fizycznego, materialnego, ale pościł jeszcze od jednej rzeczy. Oto On po 30 latach życia opuścił Nazaret. Opuścił dom rodzinny, opuścił matkę, opuścił przyjaciół, krewnych, opuścił ten rytm dnia, opuścił to miejsce, gdzie wzrastał od dziecka. To jest dla każdego człowieka trudne przeżycie. Tym bardziej dla Jezusa, który był człowiekiem o bardzo wrażliwym sercu. I On zrywa z tym poczuciem bezpieczeństwa. Idzie w nieznane. On doskonale wie, co to nieznane dla Niego, nie takie nieznane. Jezus znał swoją przyszłość. Co ono Mu przyniesie? Otóż niech na ten moment kuszenia Jezusa spojrzą ci wszyscy, którzy ciągle nie mogą zerwać z ziemią rodzinną, z ziemią ojczystą, w znaczeniu domu rodzinnego, przyjaciół, w znaczeniu środowiska naszej klasy, którzy ciągle siedzą w przeszłości. I szatan wykorzystywał ten głód. Szatan mówił, poprzez cuda, poprzez oddanie mi pokłonu,
poprzez jakieś nadzwyczajne rzeczy, znajdź sobie przyjaciół, zbuduj sobie nową rzeczywistość, która ci da poczucie bezpieczeństwa. Chrystus mówi, moim poczuciem bezpieczeństwa będzie Bóg i spełnianie Jego woli. A czy rzeczywiście Chrystus przez te 40 dni nic nie jadł? Państwo słyszeliście o postaci Marty Robin, mistyczki francuskiej, która żyła w XX wieku. Przez 50 lat ta kobieta spożywała tylko hostię, ten mały, biały kawałek chleba. Ona mówiła, że nie mogła przyjąć żadnego pokarmu, po prostu miała tutaj zaciśniętą krtań i przełyk. Sama się dziwiła, jak mogła połknąć białą hostię, bo na pierwszy rzut oka to powinno też sprawiać jej ogromny kłopot, ale jednak jakoś hostię przyjmowała i ta hostia podtrzymywała życie jej ciała przez 50 lat. Żyła Bogiem, była z Nim mistycznie zjednoczona. W jednym z kanonów tezy śpiewamy Bóg sam wystarczy. Oczywiście chyba nikt z nas nie powinien zabiegać o taki dar. Musimy spożywać ten nasz doczesny pokarm, ale Bóg chce nam pokazać, że Bóg sam wystarczy. Nie musimy się karmić żadnymi brudami. Nie musimy się karmić jakąś pseudomiłością. Nie musimy się karmić jakimiś związkami, które nie prowadzą do Boga. Bóg sam wystarczy. Bóg i ten chleb, który On nam daje. Nie chodzi mi tu tylko o Eucharystię. Chodzi mi tutaj o miłość, o chrześcijańskie powołanie, o chrześcijańskie relacje, o chrześcijańską pokorę, o chrześcijańskie ubóstwo. Wszystko to, co będziemy brali zgodnie z zasadami tych Bożych praw, to nam wystarczy. Wystarczy Ci jedna płyta legalnie kupiona, wystarczy Ci, nie musisz brać tych 20 nielegalnie kopiowanych. Wystarczy Ci jeden skromniejszy program komputerowy i da Ci on więcej niż 5 programów nielegalnie kupionych gdzieś na stadionie. Bóg sam wystarczy. To, co On daje według swojego prawa, to nam wystarczy, to nas nakarmi i jak mówił Chrystus, nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem pochodzącym od Boga, to te prawo spełni się w naszym życiu, tylko zaufajmy Panu Bogu, a te czytania dzisiejsze do tego nas bardzo zachęcają i badajmy wszystkie duchy, badajmy wszystkie myśli, pytając skąd one podchodzą, żeby jakaś, powtórzę, natarczywa myśl nie okazała się tym węzłem, tym wiązadłem, tymi kajdankami, tym łańcuchem, którymi szatan będzie chciał spętać naszą myśl. Bo szatan pierw nas wiąże, a potem wynosi nam z mieszkania szczęście, pokój, czystość, zaufanie, porozumienie z bliźnimi. Badajmy więc duchy, badajmy myśli, aby nas przy pomocy nich zły duch w żaden sposób nie dał rady związać.